słyszałem wcześniej, bo teraz mam radio wyłączone, że Kuźnica od dzisiaj ma być zamknięta dla samochodów ciężarowych. Czy jest kłopot? No na pewno jest, ale bo zmniejsza się przepustowość granic. No być może, że z tym, co się dzieje na granicy, ze względu może bezpieczeństwa, żeby po prostu uniknąć jakichkolwiek niepotrzebnych rzeczy. A trudno sobie gdybać, co to może być, tego nie da się przewidzieć. No robi się niedobrze, no dla Polski, dla naszej granicy. No mówię, to nie jest takie wszystko proste, żeby z tym się uporać, no nie. No powinniśmy się zachować, żeby to po prostu pokojowo wszystko rozstrzygnąć. Bez żadnej przemocy, siły. Wszystko na spokojnie, jak się da, no bo różne rzeczy mogą być. Myślę, że tak, że bardzo dobrze granica jest pilnowana i wywiązują się z tego dobrze. Nawet ci panowie to są u władzy, w rządzie, no nie, też nie są w stanie tego przewidzieć, jakie kroki zostaną poczynione z drugiej strony. Na pewno oni sami tego nie podjęli, ktoś im pomaga. Żeby takie coś zrobić samemu, to trzeba znać wszystko i dokładnie się tym zajmować. A to robi ktoś, kto zna dobrze, jak to można przeskoczyć, przejść, przepłynąć, przelecieć.